Bogusław Zmudziński, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda i Anima. 30. edycja Festiwalu Etiuda i Anima, edycja jubileuszowa, skłania do refleksji nad przeszłością imprezy, jej ewolucją. Może być też okazją do tego, żeby starać się podsumować dorobek imprezy w ciągu tych 3 dziesięcioleci. 30 lat to oczywiście szmat czasu, to 1/4 historii kina. To równocześnie czas, kiedy wiele się zmieniało w obszarze kultury filmowej. Festiwale mają dzisiaj nieco inną rolę do spełnienia niż w czasach, kiedy one powstawały w latach 50. czy 40. Festiwal, którym przyszło mi kierować i którego jestem pomysłodawcą, jest imprezą szczególnego rodzaju, bo nie skupioną na przynajmniej większym części programu na sprawach profesjonalnych, w pełni profesjonalnych. Jest to bowiem festiwal poświęcony studentom. Przede wszystkim studentom studiującym w szkołach filmowych i także studentom, którzy kształcą się w szkołach artystycznych. Będę chciał powiedzieć coś o ewolucji imprezy, natomiast zacznę cofając się w czasie od prehistorii, bowiem kształt dzisiejszy zawdzięcza festiwal też zdarzeniom, które miały miejsce w latach 60., 70., 80. nawet, chociaż sam festiwal powstał w 1994 roku, a jego idea gdzieś zaświtała w mojej głowie z początkiem lat 90. Trzeba było jednak pewnego czasu, żeby przygotować jego organizację, zebrać pierwsze, podkreślę to, skromne fundusze i rozpocząć taką systematyczną pracę wokół organizacji, która zapewniała cykliczny, coroczny tryb powstawania tej imprezy. Sama historia festiwalu każe cofnąć się do czasów wcześniejszych, kiedy Kraków był miejscem, był tak zwaną stolicą filmu krótkometrażowego, miejscem, gdzie organizowano od początku lat 60. najpierw ogólnopolski, a potem także Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Były to imprezy o niezwykłym charakterze, sprawiające, że Kraków został uznany za, obok Oberhausen, za główne miejsce na świecie wręcz, gdzie się tworzy płaszczyznę rywalizacji filmowej dla profesjonalistów kręcących właśnie małe formy filmowe. Festiwal ten od 1968 roku związany był z obiektem istotnym dla Krakowa i dla Polski, dużym kinem powstałym przy hotelu Krakowia, kinem Kijów. Były dwa takie obiekty. Kijów to był obiekt, który zbudowany został dla krakowskiej publiczności i dla Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, a w Kijowie, w stolicy Ukrainy, czy Ukraińskiej Republiki, jak to wtedy nominalnie wyglądało, istniał obiekt podobny, Kraków, który dzisiaj już został zburzony i w przeciwieństwie do kina Kijów, który dalej działa w stolicy Ukrainy, tego obiektu już nie ma. Wspominam o tym, bo pokazuje to też taką sytuację, w jakiej kulturową, w jakiej była Polska wtedy i w jakiej funkcjonowało kino. Kino Kijów było mianowicie takim obiektem, w którym można było wyświetlać filmy na taśmie 70 mm, takiej, której dzisiaj się praktycznie nie korzysta. Natomiast na festiwal czasami przywożone były filmy i dostawały się do konkursu spełniające takie wymogi techniczne. Festiwal krakowski, bo taką dzisiaj nazwę ma ten Festiwal Filmów Krótkometrażowych, jako krakowski festiwal filmowy, ma już ponad 60 lat swojej historii, i jest to historia ważna
dla kultury filmowej. Oczywiście festiwale filmowe w świecie są przede wszystkim festiwalami długometrażowymi. Tych ważnych festiwali krótkometrażowych jest niewiele, ale Kraków utrzymuje jakąś tą pozycję i jest to impreza, która nieustannie się zmienia, co chciałbym podkreślić tutaj, bo właśnie taka potrzeba zmiany legła u podstaw powołania do życia tego festiwalu, który ja reprezentuję, czyli festiwalu Etiuda i Anima. Na początku lat 90. była taka sytuacja, że festiwal tracił, myślę tutaj o krakowskim festiwalu filmowym, tracił powoli swoje znaczenie, głównie z powodów finansowych. No i szukano rozwiązania dla nowych form programowych, które ożywiłyby formułę. Mój pomysł na rozszerzenie działalności Krakowskiego Festiwalu był taki, żeby dopuszczać filmy studenckie, etiudy studenckie powstające w szkołach filmowych i artystycznych, które czasami zdarzało się, że były w programie konkursowym festiwalu, ale nie było to zasadą, raczej starano się konstruować program w oparciu o filmy profesjonalne. Ja uparcie twierdziłem, że trzeba jak najszerzej dopuszczać studentów, dawając przykłady najlepsze z możliwych z historii kina, choćby Dwaj ludzie z szafą, wspaniały film Romana Polańskiego, który nic nie stracił mimo upływu lat, jest przecież etiudą studencką powstałą w szkole filmowej. Gdyby dzisiaj taki na festiwal dostał się taki film, miałby szansę oczywiście odnieść ogromny sukces, równie wielki jak wtedy, kiedy został zrealizowany. Krakowski Festiwal Filmowy, chociaż była taka pokusa wśród dyrektorów ówczesnych imprezy, był skłonny pójść na taki kompromis, żeby w większym stopniu dopuszczać filmy studenckie, ale w międzyczasie moja koncepcja, która dojrzała jakoś w kontekście ówczesnej sytuacji kulturowej, się zmieniła. Doszedłem do wniosku, że lepiej jest dla ze względów organizacyjnych, finansowych stworzyć autonomiczną imprezę, uzupełniającą do pewnego stopnia Krakowski Festiwal Filmowy i jego program, ale jednak całkowicie niezależną. No i tak Centrum Kultury Rotunda, obok wielu innych inicjatyw filmowych, o których jeszcze powiem, powstała idea Festiwalu Filmów Studenckich o znamiennym tytule Etiuda. Etiuda jako etiuda studencka, jako praca szkolna. Taka była pierwotna nazwa i pierwotna wyjściowa idea, aby różne gatunki filmowe, mam na myśli tutaj film fabularny, dokumentalny, animacje, spotykały się w konkursie festiwalowym, przyznawane byłyby nagrody, powołane zostałoby jury, które by oceniało te filmy. No i w jakimś skromnym zakresie, ponieważ nigdy, zawsze mieliśmy problem finansowy, Grand Prix byłoby także związane z nagrodą, skromną nagrodą finansową. Tak to się zaczęło i w 1994 roku po raz pierwszy w tej części Europy, bo tak to trzeba powiedzieć, powstała impreza poświęcona etiudom studenckim, która nie była związana z szkolnictwem filmowym. To chcę podkreślić, ponieważ w Europie było kilka miejsc, gdzie organizowano festiwale filmowe w ramach szkół filmowych, w ramach działalności dydaktycznej, raz do roku, czy tam częściej, czy rzadziej. Zjeżdżali się studenci z różnych szkół, wymieniali się doświadczeniami, pokazując sobie nawzajem filmy. Było jakieś jury, które przyznawało nagrody. To jednak zawsze miało taką formułę rywalizacyjną. No i można powiedzieć, że w ten sposób ta idea festiwalu studenckich filmów się rozwijała. Ja pomyślałem, że to, że w Krakowie
chociaż były takie plany dawniej, ale nie ma szkoły filmowej, wówczas jej nie było, nie powinno być przeszkodą, żeby robić festiwal z konkursem filmowym. No i odważnie, bo wymagało to jakiejś odwagi, postawiłem na organizację takiej imprezy, która nie miałaby żadnych zobowiązań wobec środowiska filmowego w tym znaczeniu, że nie byłaby związana z jakąś instytucją, konkretną instytucją, która no, byłaby być może, chociaż niekoniecznie, ale być może jakimś ciężarem dla organizatorów. Przygotowania do pierwszej edycji trwały dłużej niż do następnych, blisko 2 lata. I pierwsza edycja odbyła się w terminie bardzo zbliżonym do Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a więc w lecie, z początkiem lata, tak jak to zawsze na początku czerwca Krakowski Festiwal Filmowy jest organizowany. Myśmy się też przytulili do tego terminu w przekonaniu, że jesteśmy taką młodszą siostrą tamtej imprezy. Dla mnie osobiście organizacja tej imprezy była jakby takim spełnieniem no jednej z idei, które gdzieś tam cały czas kołatały się w mojej głowie. Byłem związany bardzo silnie ze środowiskiem krakowskich kinomanów. Wówczas, kiedy po raz pierwszy znalazłem się na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Kinie Kijów, byłem jeszcze uczniem szkoły średniej, bodaj ostatniej klasy szkoły średniej, i dopiero ta kariera bycia kinomanem, bycia kimś, kto interesuje się filmem nie jako realizacją obrazu filmowego, tylko jako odbiorca, jako widz, ale na poważnie, ze świadomością, że no jest to dyscyplina wiedzy wręcz uniwersyteckiej. Wtedy to były czasy, kiedy powstawało filmoznawstwo w Polsce jako kierunek studiów. I co prawda nie przyszło mi do głowy, żeby to filmoznawstwo studiować. Byłem studentem prawa, potem filozofii. Te dwa kierunki jakby wyczerpały moje zainteresowanie akademickim życiem jako studenta, który się kształcił. Natomiast no można powiedzieć, że takim trzecim kierunkiem moich zainteresowań był właśnie film, czego dawałem dowód, będąc wiernym uczestnikiem życia filmowego. O konfrontacjach nie wspomnę, ale przede wszystkim DKF-u 10. Muza, zorganizowanego przez no, takie ważne postacie dla krakowskiego życia, między innymi przez Zbigniewa Wyszyńskiego w Kinie Sztuka. Kinie Sztuka, które dzisiaj już nie istnieje, a które było takim miejscem bardzo ważnym na mapie kulturalnej Polski w latach powojennych, i mieściło się przy ulicy Świętego Jana. No i przez starszych kinomanów jest oczywiście uważane za taki matecznik zainteresowania poważnym filmem. Było to wszak kino studyjne, a więc coś więcej niż zwykłe kino, takie, którym puszczano repertuar bardzo starannie dobrany i oparty o pewną wizję filmu jako sztuki, tak jak w nazwie tego obiektu. 10. Muza była więc jedną taką nogą, na której oparte było moje zainteresowanie filmem, ale dość szybko pojawia się druga, to znaczy mam na myśli tutaj Festiwal Filmów Krótkich. Byłem bardzo wierny tej imprezie, zawsze czekałem na nią i tam spełniało się takie uzupełniające zainteresowanie filmem, dlatego że ten festiwal uświadamiał, że film to nie tylko film fabularny, długometrażowy, to też film krótkometrażowy, mała forma filmowa, czasami kilkuminutowa wręcz.
w której spełnia się no, jakby ideał przekazu bardzo skondensowanego, można powiedzieć zminimalizowanego, a jednak dającego pojęcie o tym, czym może być film. Film jako medium, które w tamtych latach miało duże znaczenie kulturowe. Od czasu, kiedy rozstrzygnięto ten spór, czy film jest sztuką, a trwał ten spór przez sporo dziesięcioleci, film znalazł się właśnie na takim piedestale. Oczywiście nie wyparł literatury, muzyki i innych form sztuki, ale no stał się właściwie takim przekazem artystycznym, w którym spełniała się kultura audiowizualna tamtego czasu. Zainteresowanie filmem, które sprawiło, że stał się on też przedmiotem moich zainteresowań naukowych i dydaktycznych. Od połowy lat 70. byłem bowiem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Górniczo-Hutniczej, a więc uczelni technicznej, która miała jednak ambicje humanistyczne, co znalazło wyraz ostatecznie w tym, że powstał nieco później Wydział Humanistyczny na Akademii Górniczo-Hutniczej. No i jest to uczelnia dzisiaj, która jako jedna z nielicznych ma tego rodzaju wydział i kształtuje humanistów. Humanistów, mimo że sama jest z natury rzeczy uczelnią oczywiście techniczną. Ja odczułem zainteresowanie filmem od strony zainteresowania widza z próbą rozeznania, jakie są możliwości badawcze w odniesieniu do filmu. No, znalazło to jakoś wyraz też w pracy doktorskiej, którą pisałem u profesora Alicji Hellman, która była poświęcona nieco dzisiaj zapomnianemu już problemowi w stosunku filmu do rzeczywistości, ale która w jakimś sensie jeszcze wpisywała się w tamten czas, ten poziom tamtej refleksji. I dla mnie było oczywiste, że zainteresowanie filmem wyłącznie akademickie to jest coś jakby stanowczo za mało, że film zasługuje na takie większe zaangażowanie. Już nie mówię oczywiście o tym, że oczywiście największe zaangażowanie wykazują ci, którzy filmy robią, ale z mojej strony polegało to na tym, że starałem się łączyć pracę na uczelni z inicjatywami filmowymi, organizacji życia filmowego i tak w tym pewnym momencie znalazłem się blisko Studenckiego Centrum Kultury Rotunda, gdzie istniał legendarny DKF, DKF Rotunda. No i od końca lat 80., no więc można powiedzieć w następnym już dziesięcioleciu, związałem się z tym klubem i przez dłuższy czas kształtowałem jego oblicze, aż do wykształcenia nowego pokolenia, głównie ze środowiska filmoznawców, chociaż nie tylko, także z Akademii Górniczo-Hutniczej, które przejęło stery i do końca istnienia Centrum Kultury Rotunda prowadziliśmy tam klub filmowy, który no, odcisnął się w życiu filmowym polskim, DKF-owskim w znaczący sposób, co zostało potwierdzone taką nagrodą przyznaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dla najlepszego klubu filmowego działającego w obszarze naszego kraju. Nie mówię o tym dlatego też, że nie byłoby Etiudy jako festiwalu, gdyby nie DKF Rotunda. Z tego trzeba zdawać sobie sprawę i to jest kolejna taka ścieżka, która prowadzi do organizacji tego festiwalu poprzez organizację imprez,
imprez głównie monograficznych, poświęconych jednemu zagadnieniu albo jednemu twórcy filmowemu, które to imprezy odbywały się w bardzo sierpiężnych warunkach klubu filmowego. Rotunda w tamtejszej sali na trudnych do wytrzymania zbyt długim siedzeniu krzesłach, w warunkach technicznych, no na pewno nie i odbiegających już od tego, jak wyglądały wtedy sale kinowe, ale z programem bardzo szczególnym, takim, na który potrafiliśmy zachęcić młodych ludzi, żeby tym programem zainteresować. No i także od czasu do czasu przyjąć jakichś twórców, z którymi odbywały się spotkania. No, był to czas taki dość intensywnego zaangażowania, ale czas równocześnie, w którym łączyłem tą funkcję szefa klubu ze współpracą z Krakowskim Festiwalem Filmowym, Festiwalem Filmów Krótkometrażowych, jako selekcjoner. I właściwie ta idea, aby ten festiwal został uzupełniony przez konkurs studenckich filmów, zrodziła się między tymi zajęciami, między uczelnią, której starałem się wprowadzić do wykształcenia humanistycznego studentów uczelni technicznej elementy właśnie wiedzy o filmie, z jednej strony, z drugiej strony działalności praktycznej polegającej na tworzeniu programu DKF-u Rotunda, no i trzeciej na współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym. Jako selekcjoner, ale też jako programista imprez towarzyszących, które wówczas festiwal organizował. To taka tradycja, którą w jakimś sensie my też kontynuujemy przy Etiudzie, a mianowicie, żeby łączyć organizację programu konkursowego z imprezami towarzyszącymi, uzupełniającymi ten program, wzbogacającymi go, chociaż nie należącymi do programu ściśle festiwalowego jako programu konkursowego. Ta idea, żeby zająć się szkolnictwem filmowym i zbadać, jak jest jego stan, jak to wygląda na etapie, kiedy studenci się jeszcze uczą rzemiosła filmowego, ale z drugiej strony już wyrywają się, można użyć takiego mocnego słowa, do realizacji filmów. Wiedziałem z kontaktów z Łódzką Szkołą Filmową, także ze Szkołą Katowicką, że co roku powstaje pewna ilość filmów, które są takimi pierwszymi próbami zawodowymi, choć nie w pełni zawodowymi, których się sprawdza talent tych młodych ludzi, którzy się uczą filmu, uczą realizować te filmy. No i ponieważ miałem też kontakty na przykład ze szkołami francuskimi przez konsulat francuski, dowiedziałem się, że we Francji istnieje festiwal niezależny od szkolnictwa filmowego, Festiwal Filmów Studenckich. Pomyślałem więc, że dla tej części Europy wartałoby taki festiwal stworzyć. Tak jak powiedziałem, dość długo trwały te prace przygotowawcze. Trzeba było skonsultować jakiś budżet, jakoś wyobrazić sobie program, no po prostu wystartować. Nigdy nie jest łatwy taki start. A oddech, można powiedzieć, tych starszych kolegów z Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych wcale nie pomagał w tym, tylko wręcz utrudniał, bowiem byli oni przekonani, że ja powinienem tę imprezę robić przy Festiwalu Filmów Krótkich. Jednak udało się. W 1994 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się w Rotundzie.
I była to wyjątkowa zupełnie edycja. Można powiedzieć, jak dzisiaj biorę katalog tej edycji, to ze wzruszeniem przypominam sobie, jak ciężko było skonstruować program, nie tylko konkursowy, dokonać selekcji, ale także zaprosić na przykład Krzysztofa Kieślowskiego, który wtedy jeszcze żył i który na moją prośbę, żeby spotkał się ze studentami w klubie Rotunda, przystał bardzo chętnie, przyjechał do Krakowa, i odbyło się fantastyczne spotkanie, jedno z takich przełomowych spotkań w ogóle w moim życiu filmowym i w moich kontaktach ze sztuką filmową. Tak to się zaczęło i pierwsze dziesięciolecie festiwalu Etiuda było dziesięcioleciem, w którym co dwa lata odbywał się konkurs, a co dwa lata przegląd szkół, tak zwany przegląd szkół, czyli zapraszaliśmy wybrane szkoły europejskie, pokazywaliśmy ich dorobek, ale nie na zasadzie konfrontacji z innymi szkołami, tylko na zasadzie takiej autoprezentacji dla środowiska. Była to konieczność wywołana głównie warunkami finansowymi. Po prostu nie stać nas było na organizację coroczną konkursu. Natomiast co dwa lata to się jakoś udawało. Mogę zdradzić, że w jakimś sensie działalność klubowa, DKF-owska była źródłem finansowania też tej imprezy raz do roku się odbywającej. I w ten sposób udawało się jakoś ten złożyć ten budżet z niewielkich sum przyznawanych wówczas przez Ministerstwo Kultury czy Urząd Miasta Krakowa, który z czasem zaczął się przekonywać do tego, że Krakowowi potrzebna jest także druga impreza poświęcona filmom krótkometrażowym, bo etiudy studenckie były przede wszystkim filmami krótkometrażowymi. Dość ciekawa jest ewolucja tej imprezy, bo jest to też ewolucja jakby mojego stosunku do, jako odpowiedzialnego za program, stosunku do kina i do tych takich słabo dostępnych form twórczości filmowej. Mam na myśli tu właśnie te formy krótkometrażowe. Trzeba by zdać sobie sprawę z tego, że studenci kręcąc pierwsze filmy, te próbki, takie etiudy, jak to zaczęliśmy nazywać, studenckie, przede wszystkim mają do dyspozycji małe budżety i zupełną rzadkością jest w życiu filmowym, żeby w szkole filmowej powstał film długometrażowy. A więc znakomita większość tych filmów, które powstają w ramach procesu dydaktycznego, bo jest to taka sytuacja, to są filmy krótkometrażowe, bo tyle pieniędzy jest na ich realizację. Taka jest tradycja i ona trwa po dziś dzień. Stąd w regulaminie naszego festiwalu i naszego konkursu znalazł się taki punkt, w którym 30 minut, a więc taki metraż, który jest typowy dla filmu krótkometrażowego, tak się go definiuje, że to jest film do 30 minut, to był też wymóg nasz regulaminowy, aby te filmy zgłaszane, 95% filmów, które zgłaszane były do selekcji, to były filmy o niedłuższym metrażu niż 30 minut. Festiwal rozwijał się w oparciu o warunki techniczne i lokalowe, tak jak to było możliwe w ramach Centrum Kultury Rotunda, który to klub miał swój okres świetności za sobą. Trzeba powiedzieć, że kultura studencka lat 90. to już nie było to, co wcześniej, ale jednak Rotunda była miejscem, gdzie odbywało się kilka festiwali corocznych, festiwal kabaretów, festiwal teatrów nieprofesjonalnych, no i
Do tego dołączył też Festiwal Etiuda jako festiwal filmowy. Był to najmłodszy organizm, no i z najmniejszymi tradycjami, ale dość szybko się rozwijający. I no, myślę o tym, że nie byłoby Etiudy, gdyby nie Rotunda, a z drugiej strony Rotunda bardzo wiele Etiudzie zawdzięczała, ponieważ Etiuda dość szybko, no nie wiem, czy wysforowała się na pierwsze miejsce, ale była takim oczekiwanym zdarzeniem w kalendarzu rocznym imprez organizowanych w Rotundzie i nie było wątpliwości, że uzupełnia ona ten wachlarz propozycji programowych, którymi interesowano się w środowisku studenckim. I nie tylko w środowisku studenckim, także młodej inteligencji krakowskiej, no tego takiego świadka artystycznego też, który zawsze w Krakowie, no, przynajmniej od jakiegoś bardzo długiego czasu znajdował swoje miejsce. Kraków był wymarzonym miejscem dla realizacji pewnych karier, pomysłów artystycznych. Festiwal Etiuda, tak jak dzisiaj patrzę na to, a mamy za sobą 29 edycji, trwa 30 edycja jubileuszowa, To impreza, której ja osobiście zawdzięczam bardzo wiele, bo jest to jedna z największych przygód mojego życia. I cieszę się, że go realizowałem. Cieszę się, że miałem zawsze współpracowników, którzy podchwytywali te idee, które były jakoś transmitowane w ich stronę i chętni byli do poświęcenia określonej ilości czasu, ponieważ wymagało to zaangażowania. Mimo bardzo takich warunków finansowych niebogatych. I mimo że Etiuda, trzeba było dużej ilości czasu, żeby Etiuda znalazła swoje miejsce, takie bardzo stałe miejsce w życiu filmowym Polski. 30 lat istnienia Festiwalu Etiuda to też 30 lat ewolucji zmieniającego się świata audiowizualnego i na tym tle oczywiście zmieniającej się koncepcji tego festiwalu, który dzisiaj nazywa się już nieco inaczej, Etiuda i Anima. I ta zmiana wymaga pewnego komentarza. Jak to się stało i dlaczego doszło do wzbogacenia tej nazwy o ten drugi człon. Otóż od początku było wiadomo, że te trzy formy filmowe, dokumenty, fabuła i animacja są tymi, które są praktykowane przez studentów w czasie procesu dydaktycznego, studentów, którzy kształcą się na twórców filmowych. Animacja była jakby troszkę z boku tego wszystkiego, bo była praktykowana jako przedmiot nauki raczej w szkołach artystycznych niż filmowych. Jednak zamiar ten podstawowy, pierwszy, był taki, żeby to wszystko razem połączyć i w ramach tych 30 minut, o których mówiłem, zmieścić bardzo różne formy filmowe, co mogłoby być też ciekawe dla widza. Miałem taką intuicję, że filmy fabularne przemieszane z dokumentami i wzbogacone o co pewien czas o projekcję animacji, to jest to coś, co może zainteresować widzów i wykorzystałem tutaj swoje doświadczenia jako odbiorcy na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, bo tam to rzeczywiście tak było przemieszane. Film krótkometrażowy obejmował wszystkie te trzy formy. No i przeniesienie tej formuły na Festiwal Filmów Studenckich wydawało mi się takim nośnym rozwiązaniem. Ale z czasem okazało się, że środowisko studentów animacji
jest na tyle blisko związany ze swoimi mistrzami, tymi nauczycielami, profesorami, którzy uczą tej animacji w szkołach artystycznych, że często na świecie jest tak, że filmy studenckie rywalizują z filmami profesjonalnymi. Studenci rywalizują z mistrzami i nie jest to jakiś problem. O ile w filmie fabularnym i dokumentalnym studenci kręcący etiudy pozostawali dalej w przedszkolu filmowym w stosunku do swoich profesorów, którzy gdzieś tam brylowali w świecie filmowym i czy na festiwalach, czy w dystrybucji, o tyle w animacji wyglądało to inaczej, bardziej zachęcająco. W dziejach imprezy rok 2005 ma szczególne znaczenie, bowiem to była data, która wyznacza pojawienie się drugiego członu w nazwie festiwalu, Etiuda i Anima. Ta anima oznaczała po prostu tyle, że powstał drugi konkurs. Wyodrębnione zostały animacje studenckie z konkursu Etiud i ponieważ nie było w Polsce, mimo że Polska miała znakomite tradycje polskiej szkoły animacji, duże osiągnięcia w rywalizacji na świecie, nie było w Polsce międzynarodowego konkursu animacji. Stąd powstała taka idea, aby w ramach Etiudy i Animy stworzyć drugi konkurs, w którym studenci rywalizowaliby ze swoimi mistrzami. Byłby to nie tylko konkurs etiud studenckich, ale także konkurs animacji artystycznej, rozumianej jako animacja profesjonalna. I ta data, ten moment ma znaczenie dla funkcjonowania festiwalu przez następne dziesięciolecia, aż po dziś dzień, no bowiem te dwa konkursy odbywają się co roku i w obydwu przyznawane są nagrody przez odrębne składy jury. Każdy konkurs ma odrębny skład jury i w konkursie etiud studenckich przyznawane są dinozaury w nawiązaniu do krakowskich smoków jako nagród Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych i w konkursie animacji artystycznej, studenckiej i profesjonalnej przyznawane są Jabberwocky, to jest taka próba nawiązania do wyobraźni Lewisa Carrolla, ale także Jana Szwankmajera, jednego z ulubionych twórców moich i mam nadzieję także uczestników naszego festiwalu od lat. Powiem, kiedy tylko jest okazja, wracamy do jego twórczości, wtedy kiedy powstaje kolejny nowy już pełnometrażowy film, ponieważ czeski mistrz surrealizmu tworzy ostatnio głównie filmy długometrażowe. Pojawienie się drugiego konkursu wyznaczyło ewolucję imprezy, ale myśląc o ewolucji, mam na myśli także obszar działań w ramach imprez towarzyszących, systematyzujący i poszerzający program o stałe punkty programu, które powtarzają się albo co roku, albo co dwa lata. Tutaj jest miejsce, jest moment, żeby powiedzieć o nagrodzie, którą co roku przyznajemy, która pojawiła się po raz pierwszy w 2005 roku, a więc w tym roku, w którym doszło do tej zmiany nazwy imprezy. Specjalny złoty dinozaur. Nagroda dla takiego twórcy, który praktykuje swoją własną działalność artystyczną, ale jest równocześnie twórcą dzielącym się swoim doświadczeniem w procesie dydaktycznym. A więc nagroda dla artysty, który równocześnie jest pedagogiem. Nie ma takiej nagrody w świecie filmowym. Ona ma taki sumaryczny troszkę charakter, bo trzeba mieć spory dorobek własny i duże doświadczenie dydaktyczne, żeby taką nagrodę u nas na naszym festiwalu dostać. I ci twórcy, którzy ją otrzymywali, niewątpliwie tak,
takimi cechami się wyróżniają. Natomiast no, w świecie filmowym tak zwane nagrody za całokształt dorobku artystycznego nie są powiązane właśnie z tym procesem dydaktycznym. Mało się wie o działalności dydaktycznej tych wielkich filmowców na świecie, których przecież nie brak i którzy dzielą się tym swoim doświadczeniem z młodymi adeptami, ale to jest, można powiedzieć, jakoś niedoceniane. Pierwszym laureatem specjalnego Złotego Dinozaura dla pedagoga i czynnego artysty był Jerzy Kucia, krakowski twórca animacji i wówczas szef pracowni filmu animowanego w FSP w Krakowie. W ciągu następnych lat nagradzaliśmy bardzo różnych twórców, zarówno fabularzystów, dokumentalistów, animatorów, zarówno krajowych twórców, jak i zagranicznych. Wielkie postacie filmowe, znane powszechnie z łam pism filmowych, ale też skromnych artystów, którzy gdzieś w takich zacisznych warunkach prowadzą swoją działalność dydaktyczną i artystyczną. A więc wśród Polaków, którzy otrzymali tę nagrodę, znalazł się Kazimierz Karabasz, Wojciech Marczewski, Kazimierz Urbański. Nieprzypadkowo wymieniam przede wszystkim twórców animacji, ale także Jacek Bławut czy Marcel Łoziński, a więc dokumentaliści. Wśród zagranicznych twórców dominowali, co ze względu na charakter właśnie tej imprezy, która zmieniła nazwę, filmowcy zagraniczni, animatorzy, a więc ktoś taki jak Paul Driesen, Prit Piarn, znakomity Estończyk, twórca całej szkoły estońskiej, Barry Parvs czy Paul Bush, Brytyjczycy, Andreas Hykady, Niemiec. To są wszystko nazwiska, które nie są tak powszechnie znane w świecie filmowym. Raczej znane są tym, którzy są uczestnikami życia festiwalowego, ale dla rozwoju animacji zwłaszcza to są kluczowe postacie. Wśród laureatów specjalnego Złotego Dinozaura są nie tylko reżyserzy, realizatorzy filmowi, a więc ci głównie dyrygujący planem filmowym, są także reprezentanci innych zawodów. Mieliśmy przyjemność wręczyć tą nagrodę pani laureatce Oscara za kostiumy do Listy Schindlera Spielberga. Myślę tutaj o pani Ewie Braun. Mieliśmy też okazję wręczyć jednemu operatorowi, Sławomirowi Dziakowi, który poprowadził także warsztaty z dziedziny operatorstwa filmowego na naszym festiwalu. I były to nagrody przełamujące, można by powiedzieć, ten monopol realizatorski. I w przyszłości prawdopodobnie będzie tych nagród więcej, będą zdarzały się częściej, bowiem to nie jest tak, że plan filmowy, choć zdominowany przez reżysera, który ma ostatnie słowo, jednak zawdzięcza bardzo dużo też tym innym realizatorom, którzy są reprezentantami innych zawodów filmowych. Mówiąc o imprezach towarzyszących, jest ich kilka takich systematycznie powracających jako rozwiązanie programowe. Chcę wspomnieć o naszych dziesiątkach. Dziesiątki Festiwalu Etiuda to taka formuła, oczywiście bardzo konwencjonalna, polegająca na zapraszaniu autorytety filmowe, realizatorów, publicystów, naukowców, którzy zajmują się na poważnie dziełem filmowym, do wybrania w jakiejś kategorii wskazanej przeze mnie 10 najlepszych filmów, o których zawsze należałoby pamiętać, kiedy się mówi o danej, właśnie danej kategorii filmów. Takie swoje dziesiątki w ciągu tych,
tych lat, które upłynęły od 1998 roku, kiedy po raz pierwszy, zresztą ponownie, Jerzy Kucia zaproponował swoich 10 ulubionych filmów z całej historii filmu animowanego. Tymi, którzy zaproponowali swoje dziesiątki, byli Marcel Łoziński, Henryk Kluba jako rektor łódzkiej szkoły filmowej, nieżyjący już niestety kolega, który był dyrektorem artystycznym festiwalu Animator, Marcin Giżycki, Andrzej Fidyk, znakomity dokumentalista, historyk animacji włoski, nieżyjący także, to wielka strata, Gian Alberto Bendazzi, który wybrał 10 najlepszych animacji artystycznych będących adaptacjami utworów literackich. Norman Roger, twórca muzyki filmowej do kanadyjskich filmów animowanych kręconych w National Film Board of Canada. Teodor Uszew, który bułgarski twórca, który znalazł zatrudnienie w tej instytucji kanadyjskiej i pod auspicjami i za pieniądze kanadyjskie kręci od lat filmy, był wielokrotnie gościem naszego festiwalu. Jane Pidding, Geza Todd, węgierski twórca, niedawno jeszcze rektor szkoły filmowej w Budapeszcie, którego filmy wielokrotnie pokazywaliśmy, on też był naszym gościem. Lista tych twórców, którzy i publicystów, którzy wybierali swoje dziesiątki, jest bardzo długa i to jest zawsze taki punkt programu, na który publiczność szczególnie czeka. No, oczywiście głównie dlatego, że wybierają te filmy autorytety filmowe, a więc ludzie, którym można zaufać, którzy się znają na filmie krótkometrażowym i animowanym, i dokumentalnym, i fabularnym, i na życiu szkolnym. Wiedzą też o tym życiu bardzo dużo i często te dziesiątki były konstruowane między innymi o nie tylko filmy profesjonalne, ale także o filmy studenckie. Dorobek festiwalu polega jednak nie tylko na tym, że powtarzają się w programie takie rozwiązania, które zdały jakby próbę czasu, ale jest to też okazja do sondowania całego środowiska, nie tylko wybranych zaproszonych postaci. W 2010 roku z okazji 50-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego ASIFA zorganizowaliśmy taki plebiscyt na 50 najlepszych filmów animowanych wszechczasów. Plebiscyt, który wygrał Jan Szwankmajer, czeski surrealista, swoim filmem Wymiary dialogu. Filmem, który zdobył kilka Grand Prix na festiwalach w poprzednich latach. No i który rzeczywiście jest takim wyróżniającym się filmem w jego całej filmografii. 25 autorytetów, twórców i publicystów wybrało 50 filmów spośród 850 zgłoszonych. A więc można powiedzieć, że był to rzeczywiście taki duży, duży wysiłek ze strony całego środowiska, żeby wybrać te filmy, które ostatecznie znalazły się w tej 50. 50, którą zamykał Piotr Dumała swoim filmem Łagodna i no, można powiedzieć, że dla mnie był to dowód na to, że polska animacja dalej święci triumfy, a Piotr powiedział wtedy, to jest dopiero 50. miejsce. Był bardzo nieusatysfakcjonowany z tego powodu, że nie jest wyżej w tym rankingu. Ale proszę traktować to jako rodzaj anegdoty. Natomiast może dwa słowa o nagrodach. Powiem, w ciągu tych lat, które upłynęły od 1994 roku, te dwie podstawowe nagrody, wspomniany Dinozaur i Jabberwocky,
trafiały w ręce osób, które potem albo potwierdzały swoje miejsce w środowisku filmowym. Tak było ze studentami, którzy odnosili później sukcesy. No choćby Marcin Wrona, nieżyjący niestety już dzisiaj, Leszek Dawid spośród polskich twórców, Wera Czakaniowa, czeska artystka, która u nas zwyciężyła, Elbar Imanow z huśtawką trumniarza, którą bardzo dobrze pamiętamy i do której wraca się bardzo chętnie. Czy Szwajcar Joel Eschbacher, który niespodziewanie wygrał festiwal swoim filmem Bonobo. W konkursie z kolei animacji artystycznej, tej, w której spotykają się twórcy profesjonalni ze studentami, sukcesy odnosiły naprawdę uznane nazwiska, przede wszystkim z obszaru profesjonalnej kinematografii. Myślę tutaj o Prycie Piarnie, Estończyku, Kodzijama Murze, wspomnianym autorze naszego plakatu, Patryku Bouchardzie z National Film Board of Canada, George'u Schwitzgeblu, znakomitej postaci animatora szwajcarskiego, który wielokrotnie brał udział w naszych konkursach, Igorze Kowaliowie, Ukraińcu, który działa za granicą też, braciach Timothy i Stefanie Quay, którzy no, są takimi czołowymi postaciami w kategoriach światowych, czy wspomnianym też Prycie Tenderze, jednym z uczniów Pryta Piarna. Ostatnie lata to też lata, w których ewolucja festiwalu nawraca do polskiego filmu animowanego. Tak się składa, że w Krakowie przez lata organizowany był festiwal OFAFA, Festiwal Polskich Filmów Artystycznej Animacji. On niestety przestał istnieć i myśmy przejęli jakby pałeczkę, organizując co dwa lata konkurs animacji polskiej. A więc co dwa lata są dwa konkursy międzynarodowe, a co dwa konkurs trzeci do tego dołączamy, który jest konkursem animacji polskiej. Polska animacja przeżywa dobry okres i rzeczywiście taki konkurs jest uzasadniony. Zresztą w jakimś sensie potwierdza to fakt, że i w innych miejscach w Polsce także takie konkursy się tworzy. Laureatami tego konkursu polskiego były takie postacie znaczące. Tak się składa, że wymienię same kobiety: Martę Pajek, Darię Kopiec, Paulinę Ziółkowską, które zwyciężały w tej rywalizacji polskiej. No i na koniec chyba warto, wybierając spośród imprez towarzyszących, taki mój ulubiony punkt programu, no to powiem coś o autoportretach, czyli o tym zapowiedzianym punkcie programu, który konsumuje jakby ten fakt, że artysta animacji zwłaszcza za sprawą swojej pracy rąk własnych, niezależnie bowiem od tego, że zmieniły się techniki realizacji filmów animowanych, to no jednak jest to ciągle taka twórczość, która oparta jest na rzemiośle artystycznym. Można powiedzieć, że krótki jest dystans od malarstwa i plastyki do filmu animowanego. Często ci sami twórcy działają na tych wszystkich polach. Autoportrety są ulubionym punktem programu. Zawsze wszyscy dopytują się, jakie postacie się pojawią, na kogo obecność można liczyć, bo zasadą organizacji autoportretów jest obecność. Obecność na sali twórców, którzy pokazują swój warsztat, prezentują swoje filmy, komentują je,
no jakby uzewnętrzniają też tą stronę emocjonalną swojej działalności. Bohaterami autoportretu były takie znakomitości jak Polacy Witold Gierz, Piotr Dumała, wspomniany już wielokrotnie Koji Yamamura, autor naszego plakatu, Jill Alcabec, Bill Plimpton z Nowego Jorku, Mikaela Pawlatowa z Pragi, która jest równocześnie pedagogiem na szkole filmowej FAMU. Mariusz Wilczyński, znakomity polski animator, który robi nie tylko filmy krótkie, ale i długometrażowe animowane. Hieronim Neumann, Czech Jiří Bárta, Australijczyk Denis Tupikow, Brytyjczycy Paul Bush, Barry Parves, Węgrzy Marcel Jankowicz, Ferenc Rofus, ten ostatni jest laureatem Oscara, Japończycy Kunio Kato, Holender Michael Dudok de Wit. To wszystko są postaci naprawdę z najwyższej półki filmowego panteonu. Można powiedzieć, że osoby, które zasługują na zainteresowanie swoją twórczością filmową z wielu względów, mające ogromny dorobek, często także będący nauczycielami akademickimi, ale przede wszystkim ludzie otwarci na kontakt z publicznością. I to starałem się zawsze w autoportretach twórców animacji wykorzystać. Tą otwartość na prezentację swoich filmów i dyskusję po tej prezentacji. Festiwal osiągnął 30 lat, to szmat duży czasu, to też ogromna część mojego życia i mojego zaangażowania w sprawy filmowe, badawczego i czysto popularyzatorskiego. Mam nadzieję, że festiwal będzie jeszcze długo trwał i rozwijał się jako impreza niezależna od środowiska szkolnictwa filmowego, impreza w istotny sposób wzbogacająca program festiwalowy kraju, w którym festiwali jest bardzo wiele, w którym od czasu, kiedy zaczęliśmy tworzyć etiudę, no, chyba 5- czy 7-krotnie wzrosła ilość festiwali filmowych. Etiuda ma jednak swoje miejsce i nie bardzo widzę jakiś powód, żeby nie interesować się tymi obszarami działalności filmowej, które tutaj wyszczególniłem. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne edycje naszej imprezy w latach następnych.